to jest klimat? Czy promieniowanie wpływa na klimat i na nas? Jak wyglądają podstawowe badania z użyciem promieniowania oraz urządzenia, którymi się je wykonuje? My, studenci elektroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, postaramy się przybliżyć Państwu ten temat w krótkim filmiku. Serdecznie zapraszamy! Co to jest klimat? Klimat to szereg czynników występujących w przyrodzie, występujących na stałe w danym terenie. Ustala się go na podstawie wieloletnich obserwacji zachodzących zjawisk atmosferycznych, pomiarów temperatury, ilości opadów atmosferycznych, które cyklicznie występują w określonym rejonie. Istotny wpływ na klimat ma działalność człowieka. Obecny stan rozwoju przemysłowego powoduje produkcję coraz większej ilości urządzeń, jak i gadżetów, co skutkuje zanieczyszczeniami wynikającymi z samej produkcji, jak i pochodzącymi z użytkowania. Promieniowanie i jego pomiar. Promieniowanie dzielimy na te powstające naturalnie, jak i wytworzone sztucznie poprzez działalność człowieka, więc zarówno gwiazdy, planety, zamieszkujące je zwierzęta oraz ludzie będą przekazywać część energii w formie promieniowania, jak i wytworzone przez człowieka maszyny, takie jak żarówka, aparat rentgenowski czy elektrownia, są źródłem promieniowania. Państwowa Agencja Atomistyki stoi na straży poziomu promieniowania. Całodobowo sprawdza, jak wygląda obecna sytuacja radiacyjna w Polsce. Więcej na ten temat opowie dr Jacek Kapała, nadzorujący stację należącą do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zamysł o powstaniu sieci stacji pomiarowych, no to po Czarnobylu okazało się, że Polska nie była specjalnie mocno przygotowana do pomiarów tego, co się dzieje w środowisku. I właśnie w latach, na początku lat 90. zaczęto instalować stacje w różnych miastach w Polsce, no, polskich. No i w 91 roku została zamontowana na terenie Uniwersytetu Medycznego, wtedy Akademii Medycznej, pierwsza stacja w tym regionie ASS 500, która służyła do pomiarów wskażeń powietrza, tak zwanego przyziemnego powietrza, i można było w ten sposób określić, co jest źródłem ewentualnych wskażeń. Czyli można było dokładnie wykazać, jakie radioizotopy dotarłyby do Białegostoku. I właśnie w tym roku upłynie 30 lat, mamy, kiedy tak, tego typu stacja jest w Białymstoku. Przez ostatnie dziesięciolecie nastąpiło wiele zmian w pracowniach rentgenowskich. Oprócz polepszenia jakości badań, rozwój pracowni istotnie zmniejszył ich wpływ na środowisko. Aktualnie większość aparatów rentgenowskich w użyciu to aparaty cyfrowe. Wcześniej jednak korzystałem z aparatów analogowych. Tego typu aparaty wykorzystywały kliszę fotograficzną z błoną halogenocyfrową, które były umieszczane w kasecie. Obraz z kasety wywoływany był w ciemni, co zajmowało wiele czasu oraz sprawiało, że jakość zdjęcia nie była zależna jedynie od stanu sprzętu i umiejętności elektroradiologa, ale również od samego procesu wywoływania i używanych odczynników. Podczas wywoływania zdjęć używane były odczynniki szkodliwe dla środowiska oraz dużej ilości wody, co znacząco wpływało na klimat. Aparaty cyfrowe nie wymagają wywoływania w ciemni. Obraz jest przesyłany cyfrowo bezpośrednio na komputer w chwili po wykonaniu zdjęcia. Oprócz tego aparaty te są tańsze w eksploatacji, generują mniejszą dawkę promieniowania na pacjenta, są bardziej odporne na zakłócenia, cyfrowy obraz jest trwalszy od analogowego oraz wykazuje się większą rozdzielczością kontrastową. W tym filmie widzimy urządzenie, jakim na co dzień są badani pacjenci w zakładzie medycyny nuklearnej. Jest to SPECT-CT, czyli połączenie urządzenia służącego do rejestracji obrazu funkcji narządów z tomografem komputerowym dającym obraz anatomiczny, dzięki czemu mamy możliwość jednoczesnego prześledzenia zmian metabolicznych, jak i anatomicznych. Na prezentowanym filmie widzimy miejsce, gdzie radiofarmaceutyki są przygotowywane. Jak Państwo mogą zauważyć, urządzenie jest wykonane z ciężkich materiałów. Izotopy są przechowywane w specjalnej komorze, gdzie odbywa się ich przygotowanie poprzez odmierzenie konkretnej dawki pierwiastka i połączenie go z substancją czynną farmakologicznie. W taki sposób przenoszone są izotopy w pracowni, zanim trafią do pacjenta. Jak Państwo mogą zauważyć, do transportu użyte są specjalne osłonki zapobiegające narażeniu na promieniowanie osób postronnych. Na
początku i na końcu każdego dnia pracy sprawdzany jest poziom promieniowania, jaki panuje naturalnie zakładu oraz stan sprzętu diagnostycznego. W przypadku wykrycia zbyt dużych dawek pracownik nie może zostać dopuszczony do pracy. Pomiar jest dokonywany za pomocą specjalnych detektorów wykrywających promieniowanie. Na ukazanym filmie widzą Państwo, jak mierzą one poziom promieniowania jonizującego oraz jak sprawdzany jest w pracowni obrazowej poziom promieniowania. Prześledzimy drogę radioizotopu od momentu dostarczenia go do zakładu, aż do chwili, gdy zostanie on podany pacjentowi. Izotopy promieniotwórcze cechują się emisją wysokiej dawki promieniowania jonizującego. Dlatego przyjeżdżają one w specjalnych walizkach mających na celu ograniczenie promieniowania na zewnątrz do absolutnego minimum. Widzimy również miejsce przygotowane na przyjęcie nowej partii izotopu. Tutaj przygotowywany jest radiofarmaceutyk, który umieszczany jest później w specjalnej osłonce, a następnie przenoszony w celu podania pacjentowi. Zarówno przenoszenie izotopu, jak i otwieranie komory w warunkach pracy odbywa się pod ścisłą kontrolą. Specjalnie przystosowane otwory w komorze umożliwiają jej obsługę bez narażenia personelu. W odwiedzanej przez nas pracowni przygotowane do badania pacjentów jest specjalne urządzenie PET-MR. Obecnie w Polsce są trzy działające aparaty tego typu. Jest to połączenie dwóch urządzeń, pozytronowej tomografii emisyjnej z rezonansem magnetycznym. Odpady medyczne stanowią ogromny problem dla klimatu. Z roku na rok pojawiają się coraz nowsze metody ich utylizacji, aby w jak najmniejszym stopniu wpływały na otoczenie. Odpady medyczne możemy podzielić głównie na zwykłe i promieniujące. Czy wiedzą Państwo, że istnieją metody na samodzielne sprawdzenie poziomu promieniowania czy stężenia smogu bez konieczności kupowania drogiego sprzętu? Służą do tego aplikacje dostępne na urządzenia system Android i iOS. Można to zrobić również sprawdzając strony odpowiedzialne za ich monitorowanie, takie jak Państwowa Agencja Atomistyki czy strony rządowe zajmujące się monitorowaniem poziomu smogu.